program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Drodzy Państwo, dzisiaj z Wojciechem chcielibyśmy Wam zaprezentować, może inaczej, osobom, które jeszcze nie mają motorów i nie korzystały z tego i nie jeżdżą, może kiedyś miały wcześniej do czynienia w dzieciństwie czy tam w latach młodości z tymi motorami. Bodziec kierujemy do nich, że my, mimo naszego wieku, też zaczęliśmy tę przygodę ze 3 lata temu, tak Wojtuś? Tak, dokładnie, pomimo siwych włosów. czyli drodzy Państwo, chcielibyśmy pokazać, że można i to jest bardzo ściśle związane z motoryzacją i z paliwem, jakie płynie w żyłach. Motor eko małej pojemności, najlepiej skuterek, bo wtedy odpada nam sprzęgło i biegi, tak? Tak. Moc możemy bez przesady, bo na początek, żeby się nauczyć, jak boli, czy to się podoba, to 50 cm sześciennych wystarczy. Tam raczej się nie da nic sobie zrobić. Poza strupami na kolanach i na dłoniach. I co? I szkoła jazdy, tak? Jeśli mamy już uprawnienia do kierowania, choć do 50 cm nie musimy mieć takich uprawnień, ale jeśli jeszcze nie czujemy się na siłach, no to są takie organizacje jak szkoły kierowców i one posiadają w większości możliwość szkolenia na dwóch śladach, tak? I tam powinni zacząć swoją przygodę i pasję z tym właśnie, z tą częścią motoryzacji. No myślę, że powinni się z kimś zaprzyjaźnić, kto już ma jakieś pewne doświadczenie i poprowadzi ich w tym kierunku, bo tak samemu z książki to też jest trochę ciężko, to wszystko takie przepisowe to nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość. Ja bym tak radził. No jeszcze co, ja bym uzupełnił Wojtka, że widziałem w internecie, na jednej z tych portali internetowych, takim ogólnie znanym na świecie, to dużo materiałów szkoleniowych jest na początkujących. To tak, już ja o internecie w ogóle nie wspominam, bo dzisiaj to jest na wyciągnięcie ręki i każdy się tym posiłkuje, także to są dla każdego znane sposoby. No, najlepiej jest to, żeby z kimś się zaprzyjaźnić, kto już posiada jakąśkolwiek wiedzę na ten temat, no bo tak, no to pierwsze kroki samemu, no jako laik, no to no cóż ja mogę powiedzieć, to jest ciężko po prostu. Ja powiem tak, ja miałem bardzo długą przerwę odnośnie jazdy motocyklem. Oby wsiąść na taki ciężki motocykl, musiałem też odbyć kilka faz. Najpierw mniejszym, większym, jeszcze większym i dopiero teraz jako trzeci. Jest ten ostateczny, bo tak od razu wsiąść na coś dużego, czy szybkiego, czy zrywnego, to może się bardzo źle skończyć, bez praktyki. Przez doświadczenia. Pomimo, że ja dużo jeździłem w młodości, bardzo dużo i dużymi motorami przeważnie, ciężkimi, to pomimo to i tak musiałem, aby odświeżyć kompetencje. To krok po kroku tego dokonać, a nie od razu, że taki i już to ostatni. Tak się nie da po prostu. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia kierowcy. Jeżeli ma po prostu, jakby to powiedzieć, pstro w głowie, no to wszystko może się zdarzyć. Trzeba przewidywać dużo, jakby to powiedzieć, dużo wcześniej, powiem takim prostym językiem, naprzód, co może się wydarzyć. Nic innego ciebie nie, po prostu nie ochroni, tylko zdrowy rozsądek. Kiedy można, to można. Kiedy się uczestniczy w dużym ruchu, no to niestety trzeba trochę na wszystko zwrócić szczególną uwagę, że tak powiem. Ja tu bym dodał do Wojtka wypowiedzi, że motor nie toleruje błędów. Najmniejszych tak. Błędów. Za każdy błędy ortopedia. Oby miło spędzać wolny czas, to coś wspaniałego, przemierzać drogę na takim sprzęcie. A kiedy go kupiłeś, Wojtek? No, posiadam go od 3 lat.
A ile masz lat? No mam już 50, pół wieku minęło. Czyli można? Można, polecam tak każdemu w miarę sił. Nie na takich szybkich maszynach, no zdrowie też już jest trochę słabsze i refleks, także ale może wolniej, to... tak, wolniej, bezpieczniej i... Ale można powiedzieć, że to pasja. Tak jest, to po prostu tego się nie zgubi, się nie wyzbędziesz i to idzie razem z wiekiem, z życiem. No i wspomnienia, piękne wspomnienia. Taka prośba, nie poddawać się, do końca trzeba się bić, się szarpać z tym i próbować korzystać z tego życia w sposób zrównoważony, ale to są właśnie takie przyjemności, może na które kiedyś nie było czasu, może nie było pieniążków, tak, może rodzice nie mogli wspomóc. I teraz jest ten czas takiej pauzy i nie na kanapę, tylko może na motor. I też to jest duża rzesza właśnie takich ludzi, którzy w ten sposób lubią spędzać czas wolny, czyli podróżować, tak? I wtedy oni się, proszę Państwa, zbijają w grupy i te grupy tam sobie wybierają marszrutę i na przykład robią Polskie Tatry, sobie tydzień taki wyjazdowy. Widziałem na przykład takie zdjęcia z wyjazdu, gdzie sobie młodsi, starsi pojechali razem do Rumunii, tak? I widziałem zdjęcia z tej Rumunii, drodzy Państwo, i powalające zdjęcia, nie da się tego opisać. Widziałem podczas tych marszruty, jazdy ich jak niedźwiedzie chodziły po drodze. Nie wiem, czy to bezpieczne, czy nie, ale robiło to wrażenie wizualne. No niegdyś trochę jeździłem ciężkim sprzętem, takim jak no, był dostępny, wiadomo, no, nic nie było szczególnego, ale i to cieszyło, co było dostępne na rynku. No, moim takim pojazdem jednośladowym, do którego mam sentyment, to była CZ-ka 350 i do dziś mam takie... Sentyment. Tak, do ciężkich maszyn. No teraz taka maszyna, o której kiedyś sobie wymarzyłem, 1700 Yamaha. U nas moc wzrastała w motorach razem ze zdjęciem tłumika. Drodzy Państwo, co się wyprawiało w tamtych latach, kiedy jeszcze można było wyprawiać na ulicy Kościuszki, tudzież po wszystkich bramach, to tylko my we dwoje wiemy, co można wyczyniać, tylko że te motory troszeczkę były inne, ludzi było mniej, samochodów było mniej. No rozumu na tamte czasy też było mniej, teraz jest więcej. No ja jako młody chłopak pamiętam, że sam nie miałem, bo miałem motorynkę i ona nie pozwalała jeździć we dwójkę, ale kolega miał Simpsona już wtedy, co wszyscy zazdrościliśmy jemu. No i te dziewczyny w tym okresie, bo myśmy mieli zamiłowanie do dziewczyn, tak? Tylko do dziewczyn, Wojtek, nie? Do niczego więcej. Nie. Motoryzacji dziewcząt. No i miałem okazję na tym Simpsonie jechać właśnie z dziewczyną, z rówieśniczką i jak młody chłopak i jak zauważyłem, że jak hamuje, to jakby klatką piersiową naciska się na plecy i tak mi się spodobało to dohamowywanie na proste i teraz to traktuję jako taki dobry żart, myślę, że kolega powie, że jest dobry, czy może niesmaczny. No, dlaczego niesmaczny? To były takie... Takie czasy i robiło się różne dziwne rzeczy, o których tu... Także hamowanie też sprawia przyjemność, drodzy Państwo, w różnych sytuacjach, na różne potrzeby. To jest właściwie bardzo ważna rzecz, bo jeśli chodzi o buty, może Maćku pokaż buty, tak? Dzisiaj Wojtek jest ubrany, też masz buty tak, na motor, tak? Tak, to są wzmacniane z ochraniaczami. Buty wzmocnione, tak? Czyli stopa uciśnięta, tak. Jakieś podeszwy wzmocnione, podwyższony ponad kostkę but, tak? A to tak kolokwialnie służy temu, żeby nie wyrwało was z butów przy jakimś upadku, czego też znowu nie życzymy. No ale chroni to te newralgiczne części stopy, bo stopa to jest newralgiczna część i pięta Achillesa, tak? Trudna do zoperowania i staw, tak? Wszystko jest trudne. Wszystko jest trudne, zwłaszcza już po 50, tak, bo ja też, tak. Tu Wojtek się uczył ze mną, więc ja też mam tyle lat, co on. No w obecności jestem w takiej koszuli flanelowej z ochraniaczami. Też z ociepleniem. Tak. A zobaczcie bardzo. Ochraniacze są tutaj, tak? W tej części na plecach. Bardzo polecam. Lekka przywiewna na taki tam drobny wyjeźdź po mieście, tak? Nie parzy i to jakby na terenie miasta czy wokół komina, blisko, tak? Przy ładnej pogodzie. Dokładnie. Jeśli się myśli o zakupie motoru,
to jakby równoważnie z tym aktem zakupu, to trzeba po prostu przewidzieć jakieś troszeczkę ruchowe, sprawnościowe rzeczy, tak, bo też trzeba zobaczyć na co nas stać, tak, czyli tam delikatnie obejrzeć swoje możliwości, przygotować zakup kasku, tak, rękawic, kurtki jakieś wzmocnione, są nakolenniki, mnóstwo rzeczy, które trzeba zakupić. No tam, żeby za przeproszeniem iść na grzyby, to nie trzeba lasu kupować, no ale jakby i przepisy wymagają jakiegoś niezbędnego ubioru i ten komfort właśnie tego przemieszczania się, on też potrzebuje tego ubioru, no i prawo potrzebuje tego ubioru, że on musi spełniać standardy, tak? Więc tu jakby Wojtek dzisiaj jest ubrany tak na lajtowo, ale na przykład Wojtek do tego motoru jest przygotowany też w sposób zabezpieczony, bo i kurtka skórzana, tak, tak, na wypadek upadku. Wojtuś, co jeszcze tam? Tak, no, no wiadomo, że ubiór na taki motocykl jest trochę inny niż na taki. No, ja posiadam takie bardziej, no, które pasują do tego jednośladu. No a każdy, wiadomo, zresztą dzisiaj jest tak, zachodzisz do sklepu, wychodzisz już w pewnym wyposażeniem. To jest kurtka na motor miejski, tak? I ona posiada, widzicie Państwo, i podpinkę, i pod podpinką, tego może nie widać, ale jest wzmocnienie chroniące kręgosłup, są wzmocnienia chroniące bark, są wzmocnienia chroniące łokcie, tak? Ma ona podpinkę, która jakby robi taką tutaj śluzę między głównym zapięciem zewnętrznym a wewnętrznym, chroniące przed wiatrem. Podróżowanie samym motorem tam załóżmy do prędkości 70, one jest dosyć miłe. Wszystkie prędkości powyżej 100 km na godzinę bez odpowiedniej ochrony w postaci wysokiej owiewki, tak jak na przykład Wojtek ma, to jest straszny napór wiatru, to tutaj jakby z doświadczenia. Wojtek, ile ta twoja maszyna ma mocy? No moc jest duża tam. Moc jest duża, drodzy. Powiem tak. Silnik 1700, no, już na wtrysku, także trochę lżej go można obsługiwać, bo wiadomo, gaźnik to trzeba mieć doświadczenie. Wojtek... A tutaj za wiele nie trzeba, to tylko się pali, się jedzie. No prymitywny pojazd, dlatego że surowy i nie ma żadnego jak gdyby wspomagacza typu nowinek, prawda? Surowy pojazd i trzeba korzystać z dawnego doświadczenia. O. To znaczy, może przetłumaczymy to na polski teraz, tak, bo Wojtek to jest praktyk. Czyli tak, nie mamy ABS-u, ASR-a, kamizelki pompowane, poduszki i nie mamy jakichś dziwnych udogodnień nadzorujących tor jazdy, więc tu co zrobisz na drodze, to masz. Ja też mam motor od 3 lat, żyłem wspomnieniami z dzieciństwa do tej pory, tak? Tylko że moja pasja troszkę na innych, te same koła, tylko inaczej wygląda. I tu właśnie widać, że można ponad podziałami. Wojtek na takim motorze, ja Maćku na tamtym z tyłu, tak? Ostatni tam pod bramką, to jest mój, to jest taki miejski motor. Na niego troszeczkę bardziej sportowo, tam nie trzeba się przygotowywać zbytnio. Wyposażony jest w ABS-y, w ASR-y, troszeczkę takie nadzorujące ten tor jazdy, wspomagające, ale to troszeczkę może zrywniejszy motor, może nie jest szybszy czy jakiś inny, ale jest troszeczkę bardziej żwawy, dynamiczny. Tutaj kolega przyjechał dzisiaj Triumfem, to jest motor nowoczesny o pojemności 900, to jest motor turystyczny, tak byśmy go nazwali, nie jest to motor szutrowy, to jest motor drogowy. Mamy tu jeszcze, poprosiłem kolegę tutaj z firmy zaprzyjaźnionej, z Taktu, i on posiada taką, zobaczcie Państwo, dużo rówieśników naszych, pewnie od razu go rozpozna, to jest ETZ 150 i to jest klasyk, o którym w każdym domu młody chłopak marzył w tamtym okresie, to pewnie lata 80, tak Wojtek? Lata 80. Każdy o tym marzył. No i tu kolega też proponowałem, żeby sprzedał, ale powiedział, że nie ma takich pieniędzy, żeby mu mógł ten motor odkupić, że to jest jego
po prostu, no, oczko w głowie. Mamy nadzieję, że ktoś z Państwa może został przez nas troszeczkę popchnięty do dalszych działań, albo może zacznie nad tym się zastanawiać i powiększy tu całą grupę miłośników dwóch kółek. Człowiek zaczyna się wykluczać, a nie pójdę może na plażę, bo mam brzuch, a nie pojadę motorem, bo coś tam jeszcze mam, a nie zrobię czegoś. Nie, jak ja już widzę po sobie, jak się poddamy, wycofamy się jeden krok do tyłu, to kolejny krok będzie za chwilę, kolejny jeszcze raz będzie cały czas do tyłu, do momentu, kiedy będziemy siedzieć tylko w oknie, podpierać się łokciami pod brodę i oczekiwać, kiedy nas ktoś odwiedzi. No tak to wygląda, więc nie dajmy się, róbmy wszystko, żeby jak najdłużej się utrzymać w sprawności i w tym, żeby po prostu funkcjonować w przestrzeni i korzystać z tego, z czego nie mogliśmy korzystać wcześniej. Tak. Wojtuś, coś powiesz może na koniec? Nic dodać, nic ująć.